na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa pod Zamcze. Telefon 666 818 199. W tym tygodniu Nysa gościła Joannę Krupską, prezesa Związku Dużych Rodzin 3+. Od 10 lat związek ten prężnie działa w całym kraju w 73 kołach i zajmuje się wsparciem dużych rodzin. W dalszym ciągu praca wykonywana w domu poświęcona wychowaniu własnych dzieci jest traktowana jako bezwartościowa, a wychowanie i wykształcenie dziecka jest tak ważne nie tylko dla rodziców, ale także dla całego społeczeństwa. Związek Dużych Rodzin to jest stowarzyszenie samych rodzin, które mają poczucie wartości tego, co robią, to znaczy wychowywania dzieci. I chcą, żeby były postrzegane życzliwie i ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem wartości pracy opiekuńczo-wychowawczej. Związek Dużych Rodzin 3+ powstał jako próba sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, przez polski system prawny. Według słów pani Joanny, związek chce integrować rodziny, tworzyć wspólnoty i dlatego też organizują ogólnopolskie zjazdy. Rodziny wielodzietne w Polsce wszędzie muszą rozwiązywać podobne problemy. Zderzamy się nieraz z negatywnym odbiorem decyzji o wielodzietności i jak dotąd borykaliśmy się w całej Polsce z ubóstwem rodzin, które dużą część swojej energii poświęcają pracy wychowawczo-opiekuńczej. Jak podkreśla prezes Krupska, wprowadzenie bonu wychowawczego w ramach programu 500+ powinno rozwiązać przynajmniej po części problemy rodzin wielodzietnych. Związek skupia się również na wsparciu rodzin w wychowaniu dzieci i rozwiązywaniu problemów w relacjach międzyludzkich. Chcemy tworzyć kulturę rodzinną, chcemy wspólnie tworzyć kulturę rodzinną, kulturę dobrych relacji, które służą naszemu większemu szczęściu, naszemu rozwojowi. Chcemy potrafić rozmawiać ze sobą w rodzinach coraz lepiej. Związek aktywnie współpracuje z organizacjami rządowymi i samorządowymi, uczestniczy w debatach na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach. Ale chcemy też być środowiskiem, które pojmuje siebie na sposób obywatelski. Jesteśmy obywatelami, którzy czują się odpowiedzialni nie tylko za swoje własne rodziny, ale także za swoje społeczności, w których żyją. Organizacja jest zainteresowana utworzeniem nowych kół. Ich członkowie mają za zadanie integrację rodzin wielodzietnych. Pomysły są różne. Organizacja warsztatów, pikników rodzinnych, współpraca z Bankiem Żywności i wiele innych. Celem kół jest również pozyskanie wsparcia ze strony władz samorządowych. Przykładem było tworzenie się kart dużych rodzin w wielu miastach. W tej chwili tych kart w całej Polsce, lokalnych kart, takich samorządowych, nie mówię o karcie ogólnopolskiej dużej rodziny, tylko o takich lokalnych kartach jest ponad 500. Wskaźnik przyrostu ludności jest niestety bardzo niski w całej Polsce. Na jedną kobietę przypada 1,3 dziecka, co oznacza, że następne pokolenie będzie o 40% mniej liczne. A to z kolei jest tożsame z bardzo znacznymi trudnościami ekonomicznymi, załamaniem systemu emerytur czy służby zdrowia w niedalekiej przyszłości. My najczęściej podajemy przykład Francji, która w latach 70. miała współczynnik zastępowalności pokoleń 1,6, co zostało uznane za alarmująco niski współczynnik i natychmiast włączono nowe mechanizmy wspierania rodziny i dzietności. I w tej chwili Francja ma już współczynnik dzietności równy 2, co jest już bliskie zastępowalności pokoleń. W 17 krajach Unii Europejskiej wprowadzono rządowe programy wsparcia dla rodzin, które świetnie się sprawdziły. Być może w Polsce polityka prorodzinna przestanie być wyłącznie pojęciem teoretycznym. Mam nadzieję, wszyscy pewnie mamy taką nadzieję, że wyprowadzenie polskich rodzin decydujących się na kolejne dzieci ze sfery
ubóstwa będzie skutkowało bardziej odważnymi decyzjami co do rozszerzania swoich rodzin. Nysa, podobnie jak Szczecin, jako pierwsze miasta w Polsce wprowadziła bon wychowawczy obok świadczenia rządowego, ale czy skorzystały z niego rodziny wielodzietne? Nie jest to takie oczywiste, biorąc pod uwagę kryteria przyznania bonu, w tym kategoryzację lub wykluczający z otrzymania świadczenia fakt pobierania zasiłku rodzinnego. Być może wizyta Joanny Krupskiej wpłynie na szczególne zainteresowanie władz miejskich problemami rodzin wielodzietnych. Chcemy też dobrze porozumiewać się, komunikować, tworzyć naszą wspólną przyszłość poprzez dobry dialog, dobrą współpracę z władzami, które w końcu sami wybieraliśmy. Nawet jeśli sami nie głosowaliśmy na te władze, to jednak nasze społeczności je wybrały i to są tym samym władze dla nas wszystkich. Finans polecany sam.